Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Duna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach. Witajcie w podcaście Przetłumaczę. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Tymochowicz, osoba znana, doradca mediowy, specjalista do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Z nami będzie rozmawiał o języku, o jego roli, o tym, jak za pomocą języka możemy stwarzać siebie, jakie wysyłać komunikaty, by osiągnąć odpowiedni efekt u osób, do których je kierujemy. Posłuchajcie naszej rozmowy. Piotr Tymochowicz, bardzo mi miło. Witam Ciebie, Błażej, witam wszystkich słuchających. Witasz mnie swoim głosem. Przede wszystkim się słyszymy. I tak. O tym chciałbym z Tobą porozmawiać. O komunikacji, o tym, jak wiele możemy pokazać i o sobie powiedzieć za pomocą słów, za pomocą języka, bo właśnie tym się zajmujesz. Kiedy przychodzą do Ciebie ludzie i mówią, niech Pan poprawi albo wpłynie na to, w jaki sposób inni mnie rozumieją. Od czego zaczynasz? To są jakby trochę dwie różne dziedziny. Po pierwsze, to znaczy no muzykę można by podzielić na disco polo i na muzykę, która cokolwiek jest warta. W języku jest troszkę podobnie. Mamy diskopolowy język, taki, który ma być skuteczny, który ma trafić do tłuków, a większość populacji to są tłuki. I to nie mówię o Polakach akurat, tylko mówię o każdym narodzie, to znaczy w każdym kraju większość, przytłaczająca większość, to są ludzie głupi najczęściej. I do nich trzeba tak sformatować przekaz, żeby cokolwiek z niego zrozumieli. I to jest to disco polo językowe. Ale oprócz tego jest potęga. Oprócz tego jest potęga, którą próbował nie tylko Chomsky opisywać, ale Ludwig von Wittgenstein również. Jest potęga naszego rozumienia czegokolwiek za pomocą języka. To język powoduje, że możemy powiedzieć, że w ogóle cokolwiek z tego świata rozumiemy. Język jest pewnym kodem, który jest kodowany i dekodowany. Jest pewną tajemnicą też, dlatego że my mówimy w różnych językach. Stworzyliśmy te języki w taki sposób, że przez wieki, przez tysiąclecia niekiedy, albo przez wieki, no, przelaliśmy trochę naszą mentalność do języka, jakim się posługujemy. Ale z punktu widzenia jednostki jest przeciwnie. Z punktu widzenia jednostki jest tak, że to język kształtuje nasz mózg. Można by powiedzieć w ten sposób, że wyobraźmy sobie, że zanurzają nas od najwcześniejszego okresu w takiej cieczy, która drga i bombarduje nasz mózg różnymi bodźcami. I pod wpływem tych bodźców kształtuje się cały umysł. Czyli jesteśmy tacy, mamy taką mentalność, jakim posługujemy się językiem. Także są to dwie odrębne rzeczy. Jeżeli mówimy o języku takim, który miałby trafić do ludzi, no to mówimy o uproszczeniach. A jeżeli mówimy o uproszczeniach, to, no to mówimy o prostym przekazie, pełnym alegorii, pełnym obrazów głównie, bo myślimy głównie obrazami, czy raczej abstrakcyjną wersją desygnatów obrazu, znaczy desygnaty tworzymy, na podstawie desygnatów tworzymy abstrakcję i w ten sposób przesyłamy nasz obraz. No to oczywiście jest proste wtedy, bo wtedy dążymy do tego, żeby maksymalnie upraszczać rzeczywistość i płacimy za to pewną cenę. To upraszczanie rzeczywistości jest kłamstwem. Znane jest powiedzenie wśród tłumaczy najczęściej, tradutore, traditore, każdy tłumacz jest zdrajcą, ale być może należałoby powiedzieć simplatore, tradutore, każdy upraszczacz jest zdrajcą. A mówiąc po ludzku teraz to samo, co powiedziałem w taki wysublimowany sposób, to mówiąc tak, żeby to trafiło do wszystkich, powiedziałbym,
tak, że jeżeli moim klientem był ktoś inteligentny, kto posługiwał się inteligentną formą komunikacji, to musiałem go nauczyć, jak udawać idiotę, w jaki sposób posługiwać się prostackim, prymitywnym językiem, bo tylko taki trafia do większości. Bardzo ciekawe, czyli często rozumiem, że musisz hamować zapędy swoich klientów do tego, żeby nie używali za trudnego języka, za trudnych przykładów, za długich zdań? Powiem to na podstawie, no, na podstawie rzeczywistości, z którą miałem do czynienia. Poznałem Janusza Palikota jako filozofa, jako podrzędnego uczestnika partii jakiejś tam. No i rozmawialiśmy o filozofii Henry'ego Bergsona, o tym, że oprócz przekazu intelektualnego prawdopodobnie walor poznawczy ma intuicjonizm, bo Henry Bergson to był jeden z większych intuicjonistów. I Leśmian na przykład, Bolesław Leśmian, zdawał się wzorować na filozofii Henry'ego Bergsona. No i potem zauważyłem, że on w ten sam sposób, jak ze mną rozmawiał, rozmawia z widzami. Więc nie było szans, żeby ktokolwiek go zrozumiał. Więc pierwsze lekcje, jakich udzieliłem Palikotowi, to były lekcje upraszczania maksymalnego, czyli mówienia rzeczy prostych, trywialnych, banalnych, nawet za pomocą równoważników zdań, czyli bez orzeczenia, tak żeby to było hasłowe, żeby to trafiało do ludzi. Zresztą w ogóle jest taki prosty schemat. Jeżeli chcemy trafić do większości, powinniśmy nafaszerować naszą wypowiedź sloganami. No niekoniecznie pustymi sloganami, ale generalnie sloganami i hasłami. Podobnie też hasło wyborcze, im krótsze, tym lepsze. Czyli maksymalnie powinno się składać z trzech słów, bo powyżej trzech słów kończy się rozumienie większości elektoratu. No, czasem lepiej jest używać dwóch słów, a jeszcze lepiej mistrzostwo świata, to jest użyć jedno słowo. Pierwszy raz użyłem takiego hasła składającego się z jednego słowa na Ukrainie, kiedy pracowałem dla Andrija Sadowego. To było słowo wresti. Po ukraińsku to oznacza nareszcie. To powtórzyliśmy potem dla Roberta Biedronia w wyborach, gdzie miał hasło nareszcie. No to jedno słowo, którego nie trzeba tłumaczyć, które właściwie mówi wszystko. Ale to jest ta cena, jaką płacimy. Cena, jaką musimy zapłacić, jeśli chcemy być skuteczni dla mas. Natomiast jeśli nie musimy być skuteczni dla mas, wtedy możemy sobie pozwolić na coś więcej, na pewne głębsze analizy. To jest troszkę tak, że moim zawsze marzeniem było napisać kontynuację tego, co rozpoczął Ludwig von Wittgenstein. I temu poświęciłem ponad 20 lat swojego życia, ponieważ rzeczywiście sygnał był bardzo mocny. Ludwig von Wittgenstein powiedział, czy twierdził, że język, jakim się posługujemy, możemy traktować jak pewną zbiorową skarbnicę danych, jako pewną wiedzę, nie tylko o tradycji, nie tylko o kulturze, ale również i taką czysto poznawczą wiedzę o świecie. No to pomyślałem sobie, że można pójść dalej i można zapytać, okej, czy w takim razie znamy język, który jest najbardziej uniwersalnym językiem tego świata. Język, który byłby zrozumiały i dla zwierząt. Język, który byłby zrozumiały dla materii nieożywionej, która by wręcz stosowała się do tego języka komunikacji. Bo w komunikacji chodzi o przesyłanie informacji, o to, żeby był nadawca i odbiorca, który tę informację odbierze i zrozumie, czyli w świecie materii nieożywionej zrozumienie oznaczałoby dostosowanie się do informacji, jaką otrzymuje. Ziemia się dostosowuje do informacji grawitacyjnej, jaką otrzymuje od Słońca, no i krąży wokół Słońca, nie bardzo mogąc zresztą postąpić inaczej. No i tak, i myślę, że taki język jest, na który jako ludzie myślę, że nie zasłużyliśmy. To jest matematyka.
Czego nie zasłużyliśmy? Przepraszam, że wejdę w słowo. Człowiek wydaje się zbyt głupią istotą, zbyt marną istotą, żeby zrozumieć, jak potężne narzędzie mamy w ręku. Mało kto na przykład jest świadom tego, że nie wiadomo jakim cudem mamy dostęp do języka, w którym rozmawia cały wszechświat. To jest dar losu, nie wiem czego, może też i po części zbiorowej inteligencji, którego nie jesteśmy w stanie na co dzień pojąć, bo to jest niesamowity dar. To oznacza, że dzięki temu, że tym samym językiem się posługujemy, chociaż w części, to oznacza jedno, że jesteśmy władni zrozumieć trochę ten wszechświat, zrozumieć trochę świat, w którym żyjemy. Więc to jest niesamowite, to znaczy do końca nie wiadomo, dlaczego możemy się posługiwać językiem wszechświata, chociaż w drobnej części. Czym zasłużyliśmy sobie na to, żeby mieć dostęp do tego kodu? To jest, myślę, też pewną wielką tajemnicą. Bardzo ciekawe. Mówiąc teraz, przekładając to na język taki potoczny, taki zwykły, taki naturalny, mógłbym powiedzieć tak, że im naturalny nasz język, jakim się posługujemy, bardziej przypomina precyzję matematyczno-logiczną, tym powinien być bardziej wartościowy. No dlatego niestety można wiele powiedzieć o języku polskim, ale na pewno nie to, że jest precyzyjny. Wydaje się, że najbardziej precyzyjnymi językami tego świata są języki germańskie. Nawet wprost język niemiecki jest znacznie bardziej precyzyjny od języka angielskiego. Poznałem to na własnej skórze, chciałbym króciutko tylko jeszcze dodać. Przeczytałem Ludwika von Wittgensteina, jego dzieła wszystkie, po polsku. Nie zrozumiałem prawie niczego. Czyli nie jestem jedyny, to dobrze. I wszystko wydało mi się albo banalne, albo kompletnie niezrozumiałe. Potem przeczytałem po angielsku, już było troszkę lepiej. Natomiast w sytuacji, gdy przeczytałem w oryginale, nagle raz za razem doznawałem tak zwanego olśnienia. Dopiero wtedy zrozumiałem istotę przekazu Wittgensteina. Niektóre rzeczy należałoby czytać tylko w oryginale. A tak przy okazji chciałem cię zapytać o coś, drogi Błażeju. Jest jeden poeta polski, który jest nieprzetłumaczalny na żaden inny język, bo każdego grafomana typu Mickiewicz, Słowacki można przetłumaczyć. Natomiast jest jeden poeta, który z definicji jest nieprzetłumaczalny na żaden język, ani na esperanto nawet. Czy wiesz, jaki to poeta? Świetne pytanie. Przyznaję, że tryby się w mojej głowie obracają i najpierw przychodzą mi do głowy futuryści, a potem przychodzi mi do głowy Białoszewski. Ale nie jestem ekspertem od poezji, więc wolałbym jednak, żebyś ty mnie wyprowadził z tego labiryntu. To proste. To poeta, który stworzył najwięcej neologizmów, czyli nowych połączeń znanych wyrazów, ale i neologizmów, czyli nieznanych połączeń nowych wyrazów. Bolesław Leśmian. Bolesław Leśmian, on stworzył swój własny język. W Malinowym Chruśniaku, Malinowy Chruśniak jest nieprzetłumaczalny. Zwróćmy uwagę, że nawet imiona, które tam funkcjonują, ich się nie da przetłumaczyć na żadne imię tego świata. Pur Rurawa i Urwasi na przykład. No jak to przetłumaczyć na angielski? Nie ma szans. To prawda. I teraz pytanie, bo takie bogactwo językowe jest imponujące i z pewnością przepiękne. Kłócą się o nie tłumacze, kłócą się o nie filozofowie, ale tak jak wspomniałeś na samym początku, kiedy przychodzi do ciebie człowiek, osoba i mówi, chciałbym być zrozumiany tak jak ja chcę przez wszystkich, no to niestety te skrzydła trzeba obciąć. Jak ty oceniasz to w ogóle, jak dzisiaj się komunikujemy, czy jak komunikują się z nami marki, czy wielcy, czy jak my między sobą. To znaczy, my potrzebujemy takiego sprecyzowania, bo ostatnio mieliśmy dużo
przykładów takich komunikacyjnych i kampanii i różnych dyskusji społecznych i nie tylko. Wiele sytuacji, kiedy ludzie się komunikują i rozumiani są na wiele różnych sposobów. Więc co zrobić, żeby się tak uprecyzyjnić po niemiecku? My sami, komunikatorzy, chociaż w Polsce jest nas niewielu akurat, to ta profesja powstała w Ameryce, no więc my sami między sobą używamy określenia takiego, uważamy, że jesteśmy tłumaczami, tłumaczami własnego języka. Tłumaczymy z języka angielskiego na angielski, z języka polskiego na polski. I generalnie jest już tak, znaczy w tej chwili już jest tak, że bez takich tłumaczy myślę, że prawie niemożliwa byłaby komunikacja. No, najczęściej, bo w tym tłumaczeniu jest ukryty też marketing. W języku jest ukryty marketing, w komunikacji jest ukryty marketing. Więc bez takich tłumaczy nie trafiłyby informacje, te, które są pożądane, do odbiorców. Ale pamiętajmy jeszcze o czymś innym, że komunikacja to nie jest tylko przesyłanie informacji. Bardzo często ludzie trochę błędnie pojmują, chcąc pojmować merytorycznie proces komunikacji, na siłę myślimy często, że to ma być przekaz merytoryczny, że komunikacja służy temu, żeby konkretną informację przekazać. Najczęściej nie. Najczęściej w ogóle nie chodzi o informacje. Najczęściej chodzi o emocje, najczęściej chodzi o potwierdzenie relacji, że kogoś kochamy, na przykład, że czujemy więź z kimś i do tego używamy często banalnych słów, banalnych twierdzeń. Do tego jako pretekst może służyć rozmowa o pogodzie. Ale w rzeczywistości nie chodzi o pogodę, w rzeczywistości nie chodzi o przesłanie jakiejkolwiek informacji. Chodzi często o przekazanie nastroju, przekazanie emocji. To jest trochę tak, że ewolucja zarówno w wielkiej skali, jak i w małej skali nie musi być zgodna z teorią darwinizmu. Stąd powstał neodarwinizm. Ewolucja nie musi być progresywna. W swojej naiwnej teorii Darwin początkowo zakładał progresję, czyli postęp w ewolucji. Natomiast neodarwiniści odkryli, że wcale tak nie jest. Ewolucja biegnie takim zygzakiem i nieraz się może cofać. I gdybyśmy na przykład teraz przeszli do jaskiń i w ogóle nie wychodzili na światło dzienne, nastąpiłaby regresja zmysłu wzroku. Przestalibyśmy widzieć po prostu, bo wzrok byłby niepotrzebny. Ja taką regresję obserwuję w języku. Uważam, że przestaliśmy ze sobą rozmawiać. Przestaliśmy używać języka do tego, żeby rozwiązywać problemy. Zwróć uwagę, Błażej, na liczbę, a tu wielu polityków wypowiedziało ilość w tym momencie, ale oczywiście to by było niepoprawnie, na liczbę rozwodów w Polsce. Ona dramatycznie rośnie. No, nie dlatego, że ludzie się zmienili mentalnościowo, nie dlatego, że jest więcej atrakcji w świecie, tylko dlatego, że ludzie stracili zdolność rozwiązywania prostych problemów. Stracili zdolność komunikowania się celem rozwiązywania problemów. Wydaje się, że najprostszym rozwiązaniem jest tak zwane cięcie, czyli coś nam nie odpowiada, to zamiast usiąść i dochodzić do porozumienia, no to po prostu się rozstajemy, bo to jest najprostsze. I podobnie technologia wbrew pozorom wcale nie służy temu, żebyśmy lepiej się komunikowali jakościowo. Ilościowo tak, bo mamy szansę mieć milion followersów, kilka milionów, ale jakościowo w niczym technologia nam nie pomaga. Wręcz przeciwnie, pomaga tworzyć tak zwaną atomizację społeczeństwa. My się atomizujemy, zamykamy w relacji z naszym własnym iPhone'em, zamykamy się na świat realny, tonąc często w odmętach świata wirtualnego. No i dochodzi, ja może podam taki przykład.
Byłem u swojej przyjaciółki niedawno, no, która ma akurat 18-letnią córkę i no, wyprawiała jej wspaniałe urodziny. Przyszło tu wielu gości. Byliśmy zaniepokojeni po kilku godzinach tym, że nie było słychać żadnej muzyki, żadnej rozmowy. Byliśmy bardzo zaniepokojeni tą przejmującą ciszą, która do nas dochodziła. Nie było odpowiedzi na pukanie do drzwi, więc otworzyliśmy te drzwi i jaki obrazek zaobserwowaliśmy? 15 osób, dokładnie 15 osób, bo nawet zadałem sobie trud, żeby policzyć. Każda ze słuchawkami, z iPhone'em, oni nawet między sobą się komunikowali za pomocą świata wirtualnego. No i cholera, chyba za stary jestem na to, żeby zrozumieć taki sposób komunikacji. I wszystko byłoby okej. Okay. Wszystko byłoby okej, okay, gdyby oni przy tym byli szczęśliwi. Szczęśliwsi od nas na przykład. Gdyby czerpali z tego przyjemność. Ale sygnałem, że coś jest nie tak, jest to, że oni wcale szczęśliwi nie są, że mają pewne deficyty, które się pogłębiają. Przepraszam za zbyt długi wywód. Nie, ale... absolutnie. To jest ciekawe, bo poruszyłeś taki wątek, że przekaźnik strasznie determinuje to, w jaki sposób nie tylko komunikujemy, ale i się czujemy. I tak się też zastanawiam, czy kiedy pracujesz, czy z klientami indywidualnymi, że to tak nazwę, czy pracujesz z całymi, nie wiem, zespołami, markami, to zwracasz też właśnie uwagę na to, jaki przekaźnik, jak przekaźnik determinuje ten przekaz. W tym wypadku tutaj mówiłeś o wirtualnej rzeczywistości, o przejściu z tego komunikatu twarzą w twarz do komunikatu przez komunikator, prawda, przez tekst, który jest inny. Bardzo, bardzo ciekawe pytanie, dlatego że sam przekaźnik może determinować i determinuje oczywiście przekaz. To jest podobnie jak z tłem, które, no akurat nie widać tego, będzie w podcaście, ale wyobraźmy sobie prezentację pewnego produktu, w której jest za dużo animacji. No, w pewnym momencie może być tak, że ta animacja skupi całą naszą uwagę i już w ogóle nie zrozumiemy treści, która jest przekazywana. Może się tak zdarzyć. Dlatego, co jest takim odpowiednikiem animacji w przekazie czysto głosowym? Liczne dygresje na przykład. Liczne dygresje robione po to, żeby było ciekawiej. Dlatego, że teraz jesteśmy w XXI wieku pod ogromną presją. To nie tylko chodzi o to, żeby przekaz był prosty, czytelny dla prostych ludzi, ale on musi być ciekawy. On musi być taki, który wzbudza cyklicznie, średnio co 3 minuty, emocje. Bo jeśli nie wzbudzamy emocji średnio co 3 minuty, to no, ludzie nam będą uciekać po prostu. Czyli takie flesze tak zwane muszą się pojawiać, ciekawostki muszą się pojawiać, kontrowersje muszą się pojawiać, a to powoduje konieczność budowania coraz większej liczby dygresji, które kompletnie mogą zaciemnić przekaz, kompletnie mogą zaciemnić obraz, który chcemy przekazać. Chciałbym też powiedzieć, że no może z przekaźnikami nie było tyle problemów w czasach Ludwika Wittgensteina, ale on na przykład doszedł do dość pesymistycznego wniosku. Takiego mianowicie, że generalnie komunikacja żadna między ludźmi jest niemożliwa. Jeżeli uważamy inaczej, to ulegamy iluzji. Doznajemy iluzji, że się komunikujemy, a tak naprawdę nie będziemy się komunikować. On uważał, że komunikat, czyli porozumiewanie się za pomocą obrazów głównie, jest skażone grą. Bo to nie jest tak, że my przekazujemy tylko obraz, emocje, ewentualnie różne rzeczy, ale też podejmujemy grę, mówiąc, rozmawiając z kimś. I te gry często są dla nas ważniejsze, które podejmujemy, niż to, co chcemy przekazać. Co może być taką grą? No chęć zaimponowania naszemu rozmówcy. Czasem podejmujemy pewną grę, mówimy coś niby merytorycznie, ale znacznie ważniejsze dla nas jest to, żeby zaimponować innym, na przykład naszą elokwencją, na przykład naszą wiedzą. No ja nie jestem pewien, czy ja sam jestem zawsze od tego wolny. Pozwolę sobie podać przykład na sobie samym. W pewnym momencie uznałem za stosowne podać przykład dzieł Ludwika von Wittgensteina.
Niekoniecznie dlatego tylko, że on tak bardzo mi pasował do treści, którą chciałbym przekazać. Prawdopodobnie chciałem też słuchaczom i tobie, Błażeju, w jakiś sposób zaimponować swoją wiedzą na temat Ludwika von Wittgenstein. Stąd użyłem ten przykład. Ale w związku z tym zadałem sobie pytanie, czy można coś takiego zrobić, żeby wyeliminować gry między ludźmi. No i odkryłem, że zero to nie tylko jest zero, ale zero otrzymujemy, tak powiem banalnie, pozwolę sobie powiedzieć, również i wtedy, kiedy mamy plus 5 i minus 5. Czyli jeżeli ja czegoś używam i użyję tego czegoś przeciwieństwa, to mogę otrzymać czysty przekaz. Czyli co trzeba zrobić, żeby ujawnić grę? Żeby nie stosować gry. Trzeba ją ujawnić, trzeba zastosować antygrę. Czyli w momencie, kiedy ja na przykład nieopatrznie, niechcący, manipuluję tobą podczas naszej rozmowy, to co mam zrobić, żeby ten przekaz jednak był czysty? Powinienem zastosować antymanipulację, czyli ujawnić swoją własną manipulację. Wtedy te gry się wykasują i pozostanie czysty przekaz. Tak kiedyś miałem pomysł i tak powstał komunikat otwarty, tak na marginesie. To trochę tak, jak ja w pewnym momencie dodałem, że kiedy wspomniałeś, że miałeś problemy ze zrozumieniem Wittgensteina po polsku, ja dodałem, że ja także, co prawda nie dlatego, że przeczytałem całego, bo tak nie było, natomiast kiedy się z nim mierzyłem w języku polskim, to rzeczywiście pokonał mnie kompletnie i też tu jakby próbowałem wyraźnie zagrać na takie współzrozumienie, i może wyciągnięcie chyba ręki też, prawda, do wszystkich, którzy mieli problem z Wittgensteinem, bo umówmy się, to nie jest łatwy filozof. Nie jest łatwy i poza tym, no ja nie jestem pewien, czy ja go sam dobrze odczytałem, ale uważam, że jest do dzisiaj niedoceniony i uważam, że do dzisiaj jest błędnie interpretowany. Bo to był filozof, którego poświęcenie było bodaj największe w historii, dlatego że pokusił się o to, żeby stworzyć filozofię filozofii, jako pierwszy filozof. Tworząc filozofię filozofii, odkrył dzięki metodom ad absurdum, że filozofia sama w sobie jest błędnym przekazem, ponieważ każdy filozof stosuje słowa, które wykraczają poza zakres znaczeniowy tła, w którym były pierwotnie stworzone. Czyli no, filozofia jednym słowem jest jednym wielkim nieporozumieniem. To właśnie... Bo jest zdeterminowana tym, kto ją wygłasza, tak? Tak, dokładnie. To strasznie pesymistyczne tak naprawdę. Optymistyczne może być wtedy, gdy sobie będziemy zdawać sprawę, że nie jesteśmy statystami ewolucji, że my możemy sami wywołać progresję znacznie większą niż ta ewentualnie, na którą jesteśmy skazani. Czyli jesteśmy władni, by poprawić naszą komunikację. Wtedy, kiedy sięgniemy do źródeł, Wtedy, kiedy nauczymy się stosować proste schematy uczciwie względem samego siebie. No i tak powstał komunikat otwarty, który ma udowodnić, że nie musimy grać, że nie musimy używać manipulacji socjotechnik, aby uzyskać bardzo dobry efekt komunikacji, aby rozumieć się nawzajem. Pytanie, czy jesteśmy gotowi na taki komunikat otwarty, bo to rzeczywiście brzmi jako wspaniałe narzędzie, które mogłoby nas wyzwolić z różnych manipulacji, kłamstw, właśnie gierek i tak dalej. Tylko pytanie, czy jesteśmy gotowi, żeby się na takie narzędzie zdecydować i zmierzyć sami z tą prawdą okrojoną? Niekoniecznie, dlatego że to się wydaje proste w sensie technicznym. Natomiast spróbuj namówić kogoś, żeby przestał grać, żeby się otworzył przed tobą, żeby ujawnił prawdziwe emocje w stosunku do ciebie, żeby się ktoś przyznał do autentycznych słabości. To wymaga pokonania bardzo wielu barier psychologicznych. To nie jest takie proste, oczywiście.
No cóż, zatem zakończmy z tym pozytywnym wydźwiękiem, że się da, że można, że istnieje dobra forma komunikacji otwarta i chyba po prostu wszyscy musimy jej szukać. Tak, oczywiście, no, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak czysto komercyjnie, że to tylko komunikat otwarty. Generalnie należy szukać źródeł w samym sobie. To znaczy należy szukać takiej formy przekazu, z którą nam samym byłoby przyjemnie, gdzie my sami byśmy dobrze się z tym czuli. Po to, żeby nie czuć żadnego obciążenia kłamstwem, żeby mieć wrażenie, że nie musimy udawać po prostu kogoś, kim nie jesteśmy. To stwarza olbrzymi komfort psychiczny. I do tego należy dążyć, żeby tak się komunikować, żeby nie było to związane z przybieraniem fałszywych masek po prostu. I to jest ważniejsze niż taki makiaweliczny tak. Skoncentrowanie na celu, że chcemy tak. Przede wszystkim... To nie tylko jest ważniejsze, ale to może być skuteczniejsze. Dlatego no, prosty dowód mogę pokazać. Okazuje się, że ludzie, którzy nigdy nie uczyli się charyzmatycznych zachowań, charyzmy, no, mogą się jej nauczyć w jakiejś formie. Jasne. Możemy się nauczyć pewnych form manipulacji, ale okazuje się, że nie ma nic potężniejszego niż charyzma naturalna, która wypływa z no, głębi naszego serca czy z naszego umysłu. Wiele lat zastanawiałem się nad tym, co zrobić, żeby u niemal każdego człowieka wyzwolić taki mechanizm naturalnej charyzmy, a więc znacznie większej skuteczności. Żeby ludzie mówiąc coś mieli takie wrażenie, że od tego ich życie zależy, czy inni ich zrozumieją na przykład. No i co się okazało? Okazało się, że żeby taka charyzma powstała, musi wcześniej, uprzednio zaistnieć rezonans. Rezonans pomiędzy tym, co mówimy, a tym, co w tle wiemy, co czujemy. Bez tego rezonansu nie ma szans osiągnąć stanu naturalnej charyzmy. A taki rezonans będzie możliwy tylko wtedy, kiedy będę mówić w pełni świadomie, że mówię przynajmniej subiektywnie, prawdziwie, że nie naciągam nikogo na nic, nie oszukuję, tylko wizualizuję swoje rzeczywiste myśli, swoje rzeczywiste emocje. Tylko wtedy może nastąpić taki rezonans i tylko wtedy naprawdę możemy być skuteczni. Z takim przepisem zatem zostawimy naszych słuchaczy i słuchaczki. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony nam czas i uwagę. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz, jak się słyszymy i ze sobą rozmawiamy. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia.